47. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Otwarty. Wczoraj uroczysta premiera na festiwalu filmu Orzeł Ostatni Patrol, gdzie pojawiam się w tym dziele Jacka Bławuta. Niezwykłe emocje. Ludzie, którzy obejrzeli film, długo jeszcze do dzisiaj rozmawiali o tym filmie. I myślę sobie tak, że jeszcze ci, którzy przyjdą i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i na całym festiwalu, ale i na premierę filmu Orzeł Ostatni Patrol 14 października w kinach w całej Polsce, będą o tym filmie naprawdę dużo mówić. Chciałbym, żeby ludzie, którzy oglądają ten film, poczuli to, jak bardzo trzeba docenić to, co mamy. To, że oddychamy powietrzem, które jest za darmo. I to, że właściwie każda brawurowa, bohaterska akcja zasługuje na poklask, na uznanie, na pamięć historyczną, ale jednocześnie, żebyśmy wiedzieli i mieli tę świadomość, że no, nie do tego jesteśmy stworzeni, żeby walczyć, tylko żebyśmy wszędzie tam, gdzie obcujemy z ludźmi, czy w ogóle z drugim człowiekiem, który ma inne zdanie, żebyśmy zaprowadzali po prostu ład, zgodę. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby ten film pod takim kątem obejrzeć, że ta walka, ta wojna jest nikomu niepotrzebna. Za nami drugi dzień festiwalu. Jaka jest Gdynia w tym roku? Gdynia jest inna. Gdynia jest trochę taka, jakbym to powiedział, chcąca oddychać, ale taka jak gdyby tak troszeczkę może z niedowierzaniem patrząca, że tak, jesteśmy po tych trudnych rzeczach, tak, możemy się spotykać. I Gdynia, która ewidentnie potrzebuje głosu wszystkich, żeby jasno, głośno mówić o tym, że kina są otwarte, że do kin chodzimy, wychodzimy z kanap, z łóżek, sprzed ekranów, które w naszych domach pięknie zdobią ściany i idziemy do tych sal, no, gdzie zupełnie inaczej doświadczymy i przeżyjemy film. A bogactwo repertuaru tego roku oszałamia.